Czy w lublińskiej drogówce doszło do mobbingu? Z tego, co pamiętam, co się orientuję, jest to pierwsza taka skarga w naszej drodze. Pożar w jednej z legnickich galerii. Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia próbnej ewakuacji z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Edyta Drzymała, witam w poniedziałek 26 listopada i zapraszam na informacje. Policjantka z Lubina oskarżyła swojego przełożonego o mobbing. Sprawa trafiła do głogowskiej prokuratury. Śledczy będą sprawdzać, czy naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nie naruszył praw pracowniczych. To pierwsza taka sprawa w lubińskiej policji, mówi Jan Pociecha. Funkcjonariuszka została przeniesiona z drogówki do Wydziału Prewencji. Policjantka zgłosiła komendantowi lubińskiej policji, że jej zdaniem w Wydziale Ruchu Drogowego doszło do naruszenia praw pracowniczych przez naczelnika. Komendant przekazał sprawę głogowskiej prokuraturze, ponieważ sprawy nie mogą prowadzić lubińskie organy ścigania. Prowadzimy postępowanie w celu wyjaśnienia, czy nie doszło do naruszenia praw pracowniczych funkcjonariuszki Wydziału Ruchu Drogowego przez jej naczelnika i w związku z tym do przekroczenia uprawnień właśnie przez naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Dotychczas żaden funkcjonariusz lubińskiej policji nie skarżył się na podobne zachowania naczelnika Wydziału Drogowego. Z tego, co pamiętam, co się orientuję, jest to pierwsza taka skarga w naszej jednostce. Kodeks karny nie rozróżnia przestępstwa mobbingu, jest to pojęcie z zakresu prawa pracy. Prokurator musi w tej sprawie dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia praw pracowniczych przez przełożonego. Te zachowania, które są przedmiotem złożonego zawiadomienia, a właściwie zeznań, które pani funkcjonariuszka złożyła, zakwalifikowaliśmy jako naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy. Śledztwo jest w toku, na razie w sprawie zeznawała tylko policjantka, która złożyła zawiadomienie o rzekomym mobbingu. Następny będzie przesłuchiwany naczelnik lubińskiej drogówki. Za dopuszczenie się mobbingu grozi do 3 lat więzienia. W Legnicy płonęło dziś jedno z centrów handlowych. Wszyscy klienci zostali natychmiast ewakuowani. Były też osoby ranne. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała blisko 2 godziny. Na szczęście były to tylko ćwiczenia prowadzone przez legnickich strażaków. Prosimy o pozostawienie niezakupionych towarów i niezwłoczne opuszczenie obiektu. Podobne ćwiczenia przeprowadzone są raz na 2 lata. Nikt wcześniej nie jest informowany o tego typu akcjach, dlatego pracownicy i klienci centrum handlowego byli dziś zaskoczeni alarmem i informacją o natychmiastowej ewakuacji. Wspólnie z organizatorami, czyli wspólnie z osobami, które dbają o zabezpieczenia przeciwpożarowe, o ewakuację, ustaliliśmy, że będą osoby poszkodowane, specjalnie ucharakteryzowane, będzie wykonane zadymienie sklepu, tak żeby to jak najbardziej uwiarygodnić. Klienci legnickiej galerii okazali się na szczęście opanowani i spokojnie wypełniali polecenia służb ochrony. Mam za zadanie dopilnować, żeby osoby, które znajdują się na obiekcie, opuściły obiekt i nie wpuszczać nikogo na teren obiektu. Słuchają się? Na razie do tej pory tak. Takie ćwiczenia, jak twierdzą strażacy, pozwalają im zdobywać kolejne umiejętności, a pracownikom centrów handlowych radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach. Cały czas się doskonalimy. Jak nie mamy wyjazdu, to w jednostce. Tutaj jest taka forma, że możemy faktycznie z osobami współdziałającymi, a więc tutaj na wypadek powstania pożaru. Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia próbnej ewakuacji z udziałem Państwowej Straży Pożarnej raz na 2 lata, aby sprawdzić praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji naszych klientów. Akcja przeciwpożarowa trwała 2 godziny. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze pokażemy Państwu, jak mieszkaniec Legnicy protestował podczas sesji Rady Miasta. Powiemy także o tym, że powiaty chcą utworzyć Związek Pracodawców Jednostek Samorządu Terytorialnego. Mieszkaniec Legnicy protestował podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Mężczyzna sprzeciwia się uchwale dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów. Podczas obrad protestowali także pracownicy legnickiego MOPS-u, którzy jak do tej pory bezskutecznie starają się o podwyżkę płac. Pracownicy ośrodka zwrócili się w tej sprawie ze specjalnym apelem do miejscowych radnych.
Grzegorz Kafar z Legnicy czuje się oszukany przez władze miasta. Swój protest rozpoczął przed ratuszem, gdzie radnym wręczał dokumenty z prośbą o uszanowanie przez prezydenta prawa własności. Cała sprawa dotyczy inwestycji związanej z budową nowej przychodni zdrowia przy ulicy Okrzei i dróg dojazdowych. W miejscu, gdzie mają zostać wybudowane, znajduje się nieruchomość mieszkańca Legnicy Grzegorza Kafara. Pisałem pisma przez 2 lata do miasta Legnicy. Byłem u prezydenta 2 lata temu na spotkanie. Prezydent wtedy mi obiecał, że zostanę wykupiony przez KGHM, a teraz po cichu mój kawałek ziemi daje pod drogi. Uwłaszczenie poprzez drogi uniemożliwia mi dochodzenie większych odszkodowań niż poniosłem koszty. Legnicy radni uważają, że mieszkaniec nie ma racji, a z planem zagospodarowania przestrzennego powinien zapoznać się znacznie wcześniej. O całym proteście dowiedziałem się przed chwilą po prostu. Co zamierza pan zrobić w tej sprawie? Zaprosiłem panów na jutrzejszy mój dyżur, więc po prostu poproszę o wyjaśnienie tej sprawy dogłębnie. Że w planie zagospodarowania miasta teren, na którym stoi budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, ten teren jest przeznaczony pod drogi. A skoro jest przeznaczony pod drogi, to jego wartość drastycznie zmaleje. Ten młody człowiek kupił ten grunt od osoby, która w 2009 roku, a więc 3 lata temu, odkupiła jako poprzedni użytkownik od miasta bezprzetargowo. Ja tą sprawę starałem się rozeznać. Problem jest taki, ponieważ zawsze, jeżeli mamy uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego terenu, wszyscy obywatele w sposób zwyczajowy są poinformowani, że mogą zgłaszać protesty, mogą zgłaszać wnioski. Z mojej wiedzy, a ona jest pewna, takiego wniosku zainteresowany nie złożył. Uważam, że każdy, kto inwestuje pieniądze, swoje zwłaszcza, powinien sprawdzić stan prawny terenu i obiektów, którego to się dotyczy. To, że jest pan właścicielem i szanujemy to, że jest pan właścicielem, tylko proszę pamiętać o tym, że obowiązują pewne procedury, obowiązują dokumenty, obowiązuje plan miejscowy i pan powinien najpierw sobie to wszystko zobaczyć. Z kolejnym protestem przyszli na dzisiejszą sesję również pracownicy MOPS-u, którzy jak do tej pory bezskutecznie walczą o podwyżkę pensji. Kobiety pojawiły się ubrane na czarno, aby w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z powodu odmownej decyzji prezydenta Legnicy dotyczącej wzrostu płac dla pracowników ośrodka. Żądamy podwyżek płacy zasadniczej brutto o 300 zł brutto. Pan prezydent zawsze mówi, że podwyżka była w 2010 roku. Tak, była podwyżka. To są moje 2 angaże. Proszę zobaczyć. 30-letni pracownik ile zarabia? W 2009 roku miałam pensję taką, w 2010. Różnica między jedną a drugą pensją jest 20 zł. Czy państwo uważacie, że po 30 latach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2,270 to jest duża pensja brutto? Tadeusz Krzakowski jest nieugięty i niezmiennie twierdzi, że w tym roku podwyżki dla pracowników MOPS-u są niemożliwe. Starostowie chcą utworzyć Związek Pracodawców Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dałby on powiatom spore możliwości działania. Chodzi m.in. o występowanie do Trybunału Konstytucyjnego, a z czasem uczestnictwo w pracach Komisji Trójstronnej. Związek Powiatów Polskich jako stowarzyszenie nie może reprezentować swoich członków przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Sądem Administracyjnym. Zabrania tego obowiązujące prawo. I aby takie uprawnienie miało miejsce, byśmy musieli zmienić ustawę. W tym momencie chyba łatwiej nam będzie założyć Związek Pracodawców, bo są to bardzo proste formalności. 10 założycieli, spotkanie założycielskie, statut. I taki związek można już wtedy rejestrować, niż lobbować zmianę ustawy o stowarzyszeniach. Jest to dość trudny zabieg w naszym kraju, aby istniejące już prawo samorządowcy mogli zmienić, tym bardziej, że byłyby to zmiany, które miałyby być korzystne dla samorządów. No nie za bardzo wierzymy w ten powodzenie tego pomysłu. Dlatego Związek Powiatów Polskich chce utworzyć Związek Pracodawców Jednostek Samorządu Terytorialnego, który miałby funkcjonować pod jego kontrolą. Dzięki temu zrzeszeni samorządowcy będą mieli realny wpływ na wdrażane przepisy. Jak bardzo często mamy do czynienia, no niestety, z ułomnym prawem, jak bardzo często to prawo, które Parlament Polski uchwala, jest niedoskonałe i później jak brakuje nam,
do tego prawa jeszcze na przykład rozstrzygnięć w postaci rozporządzeń różnego rodzaju. Żeby utworzyć Związek Pracodawców, wystarczy grupa założycielska, co najmniej 10 pracodawców. Jego członkami nie byłyby powiaty, lecz poszczególni pracodawcy samorządowi, na przykład starostwa powiatowe, powiatowe centra pomocy rodzinie czy szkoły. Ekologiczny pokaz mody odbył się w Lublińskiej Galerii Handlowej. Kreacje, w których wystąpiły modelki, wykonane były ze starych gazet. Każda z prezentujących się na wybiegu mieszkanek Lubina strój wykonała własnoręcznie. Stroje powstały podczas warsztatów artystycznych, które odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. 2 miesiące intensywnych przygotowań poprzedziło pokaz mody, który odbył się w Lublińskiej Galerii. W sumie zaprezentowano 50 autorskich kreacji. Modelkami i jednocześnie autorkami niecodziennych strojów były wybrane podczas castingu młode mieszkanki miasta. Chciałyśmy coś zrobić i pobudzić troszeczkę młodzież takiego kreatywnego myślenia. Wiadomo, że młodzi ludzie lubią się pokazywać, ale chciałyśmy, żeby to było też coś zupełnie innego, że nie tylko kwestia mody, ale żeby też to było poprzedzone warsztatami. I na tych warsztatach ekologicznych właśnie spadłyśmy na pomysł, żeby projektować modę. Tak? Każdy lubi się pokazać, każdy lubi zrobić coś dla siebie ładnego i każdy lubi ładnie wyglądać. Sukienki ze starych gazet, plecione kapelusze, ozdobione gałązkami i szyszkami to tylko część kreacji, które mogli zobaczyć mieszkańcy Lubina podczas pokazu. Każdy ze strojów był oryginalny i powstawał przez kilka dni, a czasem tygodni. Z czasem ulepszenia dochodziły po prostu. Miałam już wymyślony jakiś strój, ale dodawałam jakieś nowe rzeczy, które po prostu wchodziły mi do głowy. Powstawała spontanicznie. Najpierw był pomysł, żebym miała długą, elegancką. Wyszło, że mam taką. Ciężko było, ale robiłam ją z dwoma koleżankami, więc szybko poszło, 2 dni ona już była gotowa. Był to już kolejny pokaz mody organizowany w ramach projektu Kultura Kreatywności. Przy przygotowaniu tej imprezy brało udział dużo osób. Począwszy od zespołu nauczycieli pod kierunkiem pani Ani Wiśniewskiej, a skończywszy na rodzicach, na tych wszystkich, którzy musieli pomóc w przygotowaniu strojów, bo o ile starsi uczestnicy pokazu byli w stanie go sami wykonać, no to w przypadku tych małych dzieci, no to tam jednak duża praca rodziców. Wszystkie kreacje zostały sfotografowane, a z najciekawszych zdjęć stworzony zostanie kalendarz. Zdjęcia można będzie również zobaczyć na wystawie podsumowującej projekt. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.